Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na łowcy demonów po pierwszym dniu na serwerze 38 polskim i jak słyszycie, niestety muszę mówić troszeczkę ciszej, ponieważ nagrywam to dokładnie 10 minut przed północą. No i tak, jak widzicie, tak tutaj wyglądamy sobie, już zrobiliśmy wszystko, arena została zrobiona, kółko też, generalnie misje już wszystkie zrobiliśmy. I wyszło no to tak jak wyszło, niestety nie jestem zbytnio zadowolony, 26,5 levela, no jak tutaj sobie spojrzymy na topkę, ta topka już raczej się nie będzie zmieniać, to jak widzimy tutaj mamy 29 levele, mamy też 27, Tevis w ogóle bardzo ładnie poleciał, Tevis jest tutaj z naszej gildii i ma prawie 27,5, a nie kupował jeszcze tego pakietu, poczekajcie, zaraz wam tutaj pokażę, o, dokładnie tego, który daje cały level, więc jeżeli my byśmy go kupili, ale zrobimy to po północy, to byśmy mieli 27,5, bo on daje pełny level, no ale mimo wszystko no nie jest to za ciekawe, bardzo dużo mi golda uciekło, tutaj chłopaki mają bardzo wysokie statystyki, o już tutaj mnie zbijają bardzo, chłopaki mają bardzo wysokie statystyki, no jak widzicie, tutaj Pluto ma 253 w podstawie, 220 HP, Tevis tak samo ma dosyć wysokie, 207-151, no a my tutaj mamy o 138 i 162, więc tego golda mi gdzieś uciekło dosyć dużo, nie wiem gdzie, no w ulepszenia chciałem dać jak najwięcej, miało być dzisiaj 6-7, zrobiłem 5-7 niestety, więc no nie jest to myślę satysfakcjonujący ten pierwszy dzień, no ale mimo wszystko idzie nieźle, wiadomo, to wszystko się wyklaruje, nie ma co tutaj od razu na starcie nie wiadomo jak cisnąć, ponieważ za miesiąc to się wszystko radykalnie zmieni, że tak powiem. Okej, no mamy tutaj jeszcze 7 minut do końca, ja specjalnie sobie już wszystko porobiłem, żeby o niczym nie zapomnieć, tutaj ataki i tak dalej, kręcenie kółkiem, po północy, tak jak mówię, kupię sobie ten pakiet, żeby mi doszło 20% tych grzybków, bo z tego co wiem, to na pakiety działają te procenty właśnie, więc sobie go po prostu kupię i będę miał na koniec dnia, można powiedzieć, 27,5, bo tutaj chłopaki już pokupowali na pewno te pakiety. No tutaj Tevis nie kupił, ale podejrzewam, że Arkan, no tutaj tych dwóch berków, to na pewno oni kupili ten pakiet drugi. No ja tutaj nawet nie mam golda na robienie twierdzy, póki co sobie postawiłem na pierwszym poziomie, ponieważ atakowałem tam kilku ludzi, żeby zdobyć sobie golda od nich, no bo tak jak mówię, no jest kiepsko, jeżeli chodzi o to, jak ta postać się w ogóle sprawuje w lochach. No, weszła w ogóle do niej poprawka, możecie o tym nie wiedzieć, bo pisałem o tym na Discordzie, a nie informowałem tak jakby całą wszystkich graczy, wszystkich moich subskrybentów, nie wstawiałem na ten temat wideo, ale weszła do niej poprawka, która poprawiła to, że ta postać przegrywała tyle misji w karczmie, teraz już nie przegrywa praktycznie nic, czyli po prostu jest tak jak wszystkie inne postacie. Także no to jest akurat na duży plus. Także no wydaje mi się, że w lochach działa naprawdę bardzo fajnie. Z tym, że no na przykład u mnie te lochy przez te statystyki są dosyć słabe. Dlaczego? Z tego co wiem, Tevis ma tutaj 7, czyli tutaj jeszcze pokonał dwóch, a tutaj pokonał tutaj tego ze zbezczeszczonych katakumb, to jest mięsny golem. My ich nie możemy pokonać, ja już tutaj nawet nie będę próbował, bo mi szkoda grzybów, nie ukrywam. Ponieważ no próbowałem przed odcinkiem bardzo długo ich przeklikać i niestety się nie udało. Więc no to jest ten minus niestety. No i co tutaj więcej? No chyba to by było na tyle, pokażę wam jeszcze jakieś walki, nie zapisywałem niestety wszystkich, ponieważ jak tak wiecie, przeklikujecie szybko, to te walki się nie wszystkie zapisują, ale kilka tutaj mamy, więc sobie możemy obejrzeć. No tutaj ze zjawą to akurat nie było większych problemów, więc to myślę nie jest zbytnio ciekawa walka. Ze szkieletem chyba też nie było problemów. Dokładnie jak tutaj z tym wampirkiem. No z tym wampirem już mogło być jakieś problemy delikatne. No mówię, jeżeli bym te trzy lochy jeszcze pokonał, to bym na spokojnie wbił ten 27,5 plus pakiet, no to bym miał 28,5. Ale niestety to się nie udało, a szkoda. No tutaj chyba się ożywiliśmy, tak to wygląda. Więc tutaj nam ta umiejętność nasza pasywna pomogła. Dokładnie, ożywiłem się. Oj, w ogóle tutaj z tego co widzę, to jak się ożywimy, to bijemy tyle, jakbyśmy bili dalej po prostu, czyli nie zaczynamy od nowa atakować tymi obrażeniami. Tutaj w ogóle też ledwo go pokonaliśmy. Tutaj jakiś paseczek, ale on był dosyć słaby. Dobra, lecimy dalej. Tu już się zaczyna drugi loch. Tutaj też bez większych problemów. Szkielecik.
On ma tutaj 28. No obejrzyjmy tą walkę, bo w sumie sam jestem ciekaw. Nie oglądałem tych walk, tylko tak wiecie, leciałem na pałę, można powiedzieć. Gdzieś mi po prostu dzisiaj ten start nie podszedł, nie będę ukrywał. A, tutaj się odrodziłem. Nie będę ukrywał, że mi to nie podeszło. No ale zobaczymy, jak w kolejnych dniach nam to pójdzie. Na pewno nie będę tutaj nie wiadomo jak cisnął, to od razu mówię. O, tu chyba się w ogóle, zobaczcie, drugi raz wskrzesiliśmy. Wskrzesiliśmy. I żeśmy go pokonali, ale też ledwo, zobaczcie, dwa wskrzeszenia. Ale tutaj w ogóle bardzo fajny epik nam poleciał, ja go chyba mam do tej pory zresztą. Tak, dokładnie, mam go do tej pory. Dobra, teraz tak, szaman Wudu. Zobaczmy jak tutaj, no to jest mag, to tutaj na pewno nie było nic. Nic nadzwyczajnego, bo się po prostu nie wskrzeszaliśmy. Ale jak to tutaj wygląda? Okej, okay, tutaj mocnego kryta walnęliśmy. Ile jeszcze? 3 minutki. No zaraz wam tutaj pokażę tą topkę przed samą 24. Zobaczymy, czy ktoś pobije rekord z W39 i wbije ten 30 level w pierwszy dzień. To by było dosyć fajne. Ale tu zaraz zobaczymy. No tutaj mamy ochotnego gremlina. I póki co to wygląda tak, jakbyśmy się mieli wskrzesić. Dokładnie. Znowu się wskrzesiliśmy. No tu właśnie wiecie, to jest bardzo grzybożerne, żeby trafiła się taka próba, gdzie się nawet 3 razy wskrzesimy. Tak więc no, różnie z tym bywa. Zobaczcie, 4. raz się tutaj wskrzesiliśmy, to w ogóle wow. Dobra, i tutaj dostaliśmy jakiś pierścionek, ale on nie był zbyt cenny. No i tak, no jeżeli chodzi o naszą gildię, to nawet ładnie tutaj sobie ciśniemy z chłopakami. Także to jestem, można powiedzieć, zadowolony. Tutaj ktoś nas w ogóle atakuje, no ale jeszcze nie mogę dołączyć. No tutaj mamy 68% trenera, 50, można powiedzieć, 9 skarbca, więc też nieźle. Tak jak mówię, na pierwszy dzień tutaj miało być 6-7, ale no mi się na przykład nie udało. W ogóle nie wiem, gdzie tego golda straciłem, bardzo dużo go potraciłem. Nie wiem gdzie, co i jak, więc... No mówię, nie poszedł mi ten pierwszy dzień, nie będę tutaj ukrywał. Dobra, ile mamy? 2 minuty do końca. Zobaczmy jak tam co jest. Dobra. Tutaj mamy co? No 29. I tutaj temu młotkowi bardzo mało brakowało z tego co widzę do tego 20, do tego 30. No ale chyba go już nie wbije. No zobaczymy jak dalej to się rozwinie. A, w ogóle klaserek mamy, nie wiem czy mówiłem, 47% prawie, więc myślę, że też niezły. Jeszcze go tutaj sobie pobiję później, w sumie to już jutro raczej, bo ostatni raz go biłem na 20 levelu, więc może nawet 50% już wleci na tym 26. Także myślę, że to by było spoko jak najbardziej. No i dobra, no tak jak mówię, no sorki, że tak cicho mówię, ale niestety muszę, bo już jest dosyć późna godzina i tak wychodzi po prostu, także nie ma takich emocji. Poczekajcie, no minutka do startu, jeszcze tutaj popatrzmy sobie na tą topkę, czy ktoś tutaj faktycznie wbije ten 30, no ale nie zanosi się. Tutaj właśnie tak przeważnie 26, o już mi w ogóle zegarek, pewnie słyszeliście, piknął, że już północ wybiła. Już mamy, jeszcze nie mamy, zaraz będzie nowa awka, ale tak jak mówię, no 26, tutaj jakiś 28, no i te dwa 29. Tak więc no jakoś to tutaj idzie. Wszystkim powolutku. Zobaczymy jak kolejne dni się rozwiną. No już tutaj jest chyba. O, dokładnie, mamy daily, dostaliśmy kamyk. Ile tego kamyka? 3, no więc nie za wiele. No ale okej, no macie tak jakby relację z minuty przed północą, jak to wyglądał ten serwer w pierwszy dzień. Nawet spoko. Wydaje mi się, że poziom jest wyższy niż na międzynarodowym 39, więc... Ale tego się w sumie spodziewałem jak na start. Natomiast zobaczymy jak to się będzie dalej rozwijało, jeżeli chodzi o kolejne miesiące, bo to wiadomo, serwer jest na długi czas, ale z doświadczenia wiem, że dużo osób tutaj przestanie grać już po kilku dniach, tak więc no tak to się niestety zapowiada. No co, jutro postaram się też, żeby był odcinek, tak jak wam już pisałem na Discordzie, ale nie mówiłem, udało mi się ogarnąć dla was konkursik, który będzie bodajże w poniedziałek. Konkursik na grzybki, już wam mogę zdradzić, że za pierwsze miejsce będzie 250, za drugie 150, a za trzecie 100, więc no te liczby są większe aniżeli w tym konkursie na 500 subskrypcji, także no udało mi się fajniejsze te nagrody, myślę, ogarnąć, ale to wszystko będzie w odcinku, to jeszcze się dowiecie na pewno.
No i co? I wydaje mi się, że to tyle. Także tak jak mówię, o, ktoś tutaj mi w ogóle Golda oddaje za darmo. No skoro tak, to spoko, to sobie jakieś tam staty podbijemy. No i co? Tak jak mówię, zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać w kolejnym dniu. Jutro pewnie też nagram podobny odcinek. Też niestety taki cichy, no ale mam nadzieję, że mi wam to nie przeszkadza. Zostawcie kciuka w górę, komentarz, jeżeli wam się podobało, dla zasięgów. Wbijajcie na Discorda dla widzów. I to by było na tyle. Dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się i cześć.